Dzień dobry, drogie dzieci, w drugim odcinku Palącego Wikinga. Słuchajcie, wyluzowało się troszeczkę, więc jest czas, żeby ponagrywać na kanał, odejść trochę od standardowej formy krótkich wpisów instagramowych, bo generalnie Instagram ma taki problem, że tam jest tak mało miejsca, że jak już napiszę sobie post, to okazuje się, że muszę go skrócić przynajmniej 3 razy i zaczynamy od czegoś z takimi takiego fragmentu z 13 odwołaniami, a potem nie ma gdzie tego rozwinąć i chyba forma YouTube'a będzie najlepszą formą do tego, żeby sobie z tym problemem poradzić. Przygotował mi tutaj Denis, mój realizator, tygrysa w tyłu, żeby mnie wspierał i ten tygrys sięga po butelkę whisky. To jest taka dość metaforyczna scena, a za butelką whisky, kto kojarzy, no to pozna na pewno okładkę Neila Gaimana, tam mitologia nordycka leży i mam też oryginalny nordycki monster. Uwaga, będzie klik dla tych wrażliwych, co słuchają tego na słuchawkach, bo tak, od tego odcinka wchodzimy sobie na Spotify, żeby można było mnie posłuchać. Opa! Jezu, za słuchawek było słychać. Na sam start tego odcinka chciałbym się odwołać w sumie do komentarzy. Mam tutaj też ściągę, czasami może wejść w kadr. Parę kartek sobie wypisałem, o czym dzisiaj będziemy gadali. Na sam początek odwołanie do komentarzy, bo tutaj warto byłoby poruszyć jedną kwestię. Szczególnie pod filmem, podcastem u Szymona, na Szymon Mówi, pojawiło się dużo głosów na temat tego, że na przykład coś przeinaczyłem, coś powiedziałem nie tak, inaczej było w mitach. Ja generalnie wiem. I to jest podstawowa taka kwestia. Ja nie jestem rekonstruktorem. Nie jestem historykiem i absolutnie, ale to absolutnie nie zależy mi na przedstawieniu faktów historycznych, czy przedstawianiu tego, jak to faktycznie było w źródłach. To, co ja tutaj robię na tym kanale, to jest moja zupełnie subiektywna i luźna interpretacja mitologii nordyckiej, motywów z folkloru nordyckiego. Moja luźna interpretacja tego, co w tym się kryje. Jest to po prostu narzędzie, które mi gdzieś tam po drodze pomogło i być może pomoże też komuś z was. I takim usprawiedliwieniem, dlaczego tak do tego podchodzę, między innymi to, że ta tradycja była przekazywana przede wszystkim ustnie, a zaczęto to wpisywać dopiero już w czasie, jak religią panującą w krajach skandynawskich było chrześcijaństwo i spisywaniem tych wszystkich historii, podań, sag zajmowali się chrześcijanie. I pytanie też, co tak naprawdę jest poprawnym historycznie przekazem, na ile właśnie przy spisywaniu tych historii nie doszło do różnych zmian, przekłamań czy naginania tych historii na korzyść samej religii chrześcijańskiej. Dodatkowo, jeżeli też mówimy o tym, że większość tych przekazów była najpierw przekazywana ustnie, no to każdy wie, jak to wygląda, kiedy przekazujecie sobie info jeden do drugiego. Tak zwana gra w głuchy telefon jest świetnym przykładem, jak wygląda przekazywanie ustne. Także wydaje mi się, że absolutnie w przypadku mitologii nordyckiej nie ma nic złego, żeby delikatnie sobie to naginać, bo koniec końców na tym kanale nie chodzi o studiowanie kultury, tylko chodzi o wykorzystywanie tych motywów do tego, żeby być w życiu skuteczniejszym, żeby lepiej się w nim poruszać, żeby lepiej się w nim czuć i osiągać swoje cele. I teraz tak, po co w ogóle ten kanał powstał? Powstał ten kanał po to, ponieważ sam kiedyś byłem człowiekiem, którego nazwałbym pokurczoną wersją siebie, kimś, kto żył poniżej poziomu tego, co mógł osiągać, poniżej własnych możliwości. I jeszcze będąc nastolatkiem, bardzo mocno uciekałem w taką sferę duchową, czyli uciekałem w filozofię, uciekałem w okultyzm, budowałem sobie takie poczucie elitaryzmu, czyli takiego bycia odłączonym od reszty społeczeństwa, bowiem ja jestem bardziej świadomy, ja wiem więcej i tak dalej. A w praktyce wyglądało to w ten sposób, że byłem absolutnie niewydolny w życiu codziennym
I ta, żyłem sobie po prostu w takim oderwaniu od rzeczywistości. Za tym oczywiście musiały pójść różne problemy. Ja miałem problemy, bardzo dużo problemów z używkami, z nałogami. Budowałem też wokół siebie taką pewną maskę takiego zimnego skurwysyna, gdzie pod spodem się chował herlawy chłopaczek, który był tak naprawdę bardzo słaby mentalnie. I teraz na mojej drodze po prostu pojawiło się bardzo wiele osób, które zobaczyły we mnie coś więcej, zobaczyły pewien potencjał, pomogły mi się podnieść, czy po prostu zauważyć pewne rzeczy, zweryfikować swoje poglądy. I jeżeli też mój kanał będzie w stanie pomóc chociażby jednej osobie, no to mogę powiedzieć, że wpłacam jakiś tam dług, który uznałem, że dla świata mam. Bo podejrzewam, że sam nie doszedłbym do tego, do czego doszedłem i nie byłbym na tym, w tym miejscu, w którym jestem. I teraz tak, taką klamrą kompozycyjną tutaj jest to, że to oderwanie od rzeczywistości. Ja pracując z wieloma różnymi osobami, które najczęściej zostawały potem moimi przyjaciółmi, słyszałem jedno takie zdanie. Ty nie chcesz tutaj być, ty nie chcesz żyć w tej rzeczywistości i nie godzisz się z tym, jak życie wygląda. Usłyszałem to między innymi od moich przyjaciółki Emilii Brzezińskiej, która się zajmuje akupunkturą, wtedy tego nie rozumiałem. Usłyszałem to od Pawła Sowy, który zajmuje się ustawieniami rodzinnymi. Usłyszałem to też od Artura Sołtysa, który oficjalnie zajmuje się hipnoterapią, a w praktyce łączy to lub nawet, bym powiedział, wręcz w całości robi terapię opartą na to, czego się nauczył w Ameryce Południowej od szamanów. Także to było wszystko zajebiste doświadczenia. Jednakże punktem jakby zbornym tego wszystkiego jest to, że no, nie chcesz tutaj być i taka jest prawda. Gdzieś tam w głowie się urodziło przekonanie, że kiedyś to było lepiej. Nie mówię tutaj kiedyś na zasadzie 20 lat temu, bo nie było internetu. Nie, wtedy już było, ale powiedzmy 60 lat temu, bo nie było internetu i świat był inny. Tylko mówię tutaj o tym, że wyobrażałem sobie bardzo często to, że chciałbym żyć, powiedzmy, w średniowieczu i właściwie takim właśnie prawdziwym wikingiem sobie być, bo wtedy byłoby wszystko fajnie, pływałbym sobie, prawda, okrętem, biłbym się mieczem, rabowałbym sobie, gwałciłbym sobie, byłoby naprawdę zajebiście, a cały ten świat tutaj dookoła, no to chuj. No ale to oczywiście nie może, że tak powiem, działać, bo żyjąc sobie w oderwaniu od rzeczywistości, mówimy po prostu życiu nie. Czyli to nie wiem, jak to rozwinąć. Ciężko jest cokolwiek osiągnąć w dziedzinie, którą po prostu odrzucasz. To jest coś na zasadzie, chcę być dobrym piłkarzem, ale piłka nożna jest do dupy i w ogóle nie ma sensu tego robić. No, absolutnie, absolutne pomieszanie z poplątaniem. I generalnie rozwijając się gdzieś tam dalej, trafiłem na kilka osób, które zaczęły mnie wprowadzać troszeczkę na ziemię. Pomogły mi się ogarniać w życiu codziennym, w zdobywaniu na co dzień, w osiąganiu jakichś tam realnych wyników. Ale cały czas czegoś bardzo brakowało, bo to zaczynało przypominać takie życie zero-jedynkowe, czyli albo jesteśmy po stronie skali duchowej, albo jesteśmy po stronie skali materialnej. I kiedy wszedłem zupełnie w skalę materialną, zaczął czegoś brakować i stare problemy zaczęły wychodzić. Czyli rozwiązaniem będzie tutaj znalezienie pewnej równowagi. Oczywiście nie każdy tak ma, ale mam wrażenie, że jesteś tutaj na moim kanale, czy śledzisz mnie na Instagramie, bo masz pewne potrzeby spojrzenia troszeczkę głębiej na rzeczywistość i rozszerzenia tej głębi, jakakolwiek to by ścieżka nie była, jakikolwiek model by to nie był, to poszukujesz czegoś więcej, czegoś, co się kryje pod tym płaszczykiem rzeczywistości, to, co nieuświadomione, to, co transcendentalne i tak dalej. I to brakujące, i to też było u mnie brakujące ogniwo, tylko teraz właśnie pojawił się pewien problem, czyli jak pogodzić te dwa tak naprawdę przeciwległe dla siebie światy z pozoru. I to, o czym tutaj będę mówił i mówiłem na kanale, to jest właśnie moja metoda na to, żeby zbudować sobie ten pewien most, to połączenie, czyli dalej móc egzystować w świecie mitów, legend, podań, herosów i samemu chcieć stać się taką swoistą legendą za życia, a życiu bez oderwania od rzeczywistości, być osadzonym tu i teraz, funkcjonować w tym czasie, w którym żyjemy i funkcjonować w
tym, co nazywamy społeczeństwem, w realnym po prostu świecie i być wydolnym zarówno tutaj, jak i tutaj. I to, co tutaj sobie robię, to przede wszystkim taki mój dziennik, bo wpisy na Instagramie to jest po prostu impuls chwili, coś mi przychodzi do głowy, wrzucam. Filmy na YouTubie będą troszeczkę lepiej opracowane. Tak z biegiem czasu sobie wpisując przede wszystkim rzeczy w swoim prywatnym notesie, zaczęło mi się to wszystko klarować w pewien konkretny system i jestem też teraz na etapie wpisywania tego po prostu w taki format ładnego, wygodnego e-booka, w którym będzie to można sobie przeczytać od A do Z w jednym miejscu, posortowane, posegregowane myśli, przeprowadzone absolutnie od A do Z. Tak jak powiedziałem, jest to przede wszystkim mój dziennik, moja droga, moje zapisy i jeżeli one komukolwiek tutaj pomogą, to uważam, że misja tego kanału jest absolutnie spełniona. Po takim wstępie możemy sobie przejść do konkretów, czyli na czym polega moja metoda, jak to sobie wszystko ułożyłem w głowie, żeby czuć się ok z tym wszystkim, co mnie otacza, jarać się życiem, chcieć z niego brać garściami, a jednocześnie nie zaprzepaścić wszystkich swoich ideałów, kodów postępowania i tak dalej, tego wszystkiego, co mnie od zawsze inspirowało, czyli tej sfery duchowej. I przede wszystkim to, czego mnie nauczył jeden z moich mentorów, Rafał Mazur, to to, że należy sobie to wszystko, całe swoje życie przekuć w jeden wielki projekt. I tutaj należy dodać jeden element, którego mi bardzo brakowało, bo Rafał jest generalnie taką osobą bardzo właśnie osadzoną w tu i teraz. Jest bardzo konkretny, nie potrzebuje tego twojego pierdolenia, które ja tutaj robię. Po prostu jest skuteczny, mając pewne modele, które nie muszą być jakby uduchowione, czy nie muszą mieć wyższego sensu. Po prostu chodzi o to, żeby osiągać. Jest to filozofia po prostu wysokich osiągnięć. I bardzo fajnie, bardzo mi to pomogło. Ale ja bym tutaj dodał do tego jedną rzecz. Stwórz sobie swój projekt, ale osadzony w pewnej rzeczywistości, w pewnej narracji, którą ty sam sobie będziesz tworzyć. Czyli przekuć życie w pewien inspirujący, w bardzo prywatny sposób ciebie projekt. I tak narodził się mój projekt, który został nazwany Sagą Wewnętrznej Wojny. I tutaj też podziękowania należą się mojemu wspólnikowi z innego projektu, Tadeuszowi, który tę nazwę pomógł mi wymyśleć pewnego pięknej nocy, kiedy to poszliśmy się wykąpać nad morze, ale okazało się, że jednak są sinice i wisi czerwona flaga. Więc sobie spaliliśmy fajeczkę na plaży, pogadaliśmy i wyszła taka oto piękna nazwa, która jest naprawdę bardzo zgrabna i ona nam nakreśla już teraz, na czym będzie polegała ta metoda. Wszystko się wprowadza do tego, że jeżeli masz duszę wojownika, może ta dusza być nawet uśpiona, masz sobie z tego nie zdawać sprawy, ale jeżeli ona gdzieś tam w tobie jest i to jest twój model życia, czyli walka, wygrywanie, osiąganie, to jest to potężna, ale to potężna, ogromna moc, którą kiedy się rozbudzi, można wykorzystać do naprawdę wspaniałych i twórczych celów i może być motorem napędowym, który nigdy nie będzie gasł. Czyli wprowadzi się to do tego, aby przenieść wzorzec wojny, wzorzec walki przede wszystkim na świat wewnętrzny, niekoniecznie na świat zewnętrzny. Bo żyjemy w trochę innych czasach, co już sobie wyjaśniliśmy. Oczywiście, że najfajniej byłoby zebrać ekipę, wsiąść na statek i popłynąć w nieznane strony, odkryć nowe ziemie, nowe ludy, ograbić je, osadzić się i zbudować sobie wszystko po swojemu. Ale już wszystkie lądy odkryliśmy, b, zanim Elon Musk zacznie wysyłać Space Marinesów w kosmos, żeby podbijać inne cywilizacje, to możemy tego nie doczekać. I co? No, żyjemy w takich czasach, gdzie jednak samotne bandy rozbójników mogą sobie nie dać rady z siłami wojskowymi konkretnych krajów. Także zamiast sobie tutaj latać przez tworzach i marzyć o takich rzeczach, można całą tą mentalność przenieść przede wszystkim na świat wewnętrzny. A po drugie, najważniejsze w tym wszystkim, w całej tej zabawie jest spójność. Jeżeli nie masz władzy nad samym sobą, nie masz kontroli nad samym sobą, nie umiesz zbudować samodyscypliny, to nigdy nie będziesz się czuć spójnie jako osoba, która uważa się za wojownika, a ten brak spójności zacznie podkopywać poczucie własnej wartości, a podkopywanie własnej wartości bardzo często dąży do uzależnień, do depresji, do prokrastynacji i do sprowadzania się na same dno.
I odpowiedzią na to wszystko, czy metodą na właśnie włożenie tych wzorców do życia codziennego, to będzie życie w metaforze i życie w kontraście. Życie w metaforze to właśnie to przeniesienie wzorców na świat wewnętrzny, natomiast życie w kontraście będzie to wykręcenie swojej narracji w taki sposób, aby była ona agresywna i ogniskowała po prostu pewne kwestie, bo kiedy patrzy się na kwestie pod kątem sztywno określonych ram, zasad i wartości, to wybory zaczynają być proste. Właśnie po to jest potrzebny kontrast. Dodatkowo, poprzez to, że życie toczy sobie w kontraście w swojej głowie, bardzo łatwo jest podejmować decyzje, czyli tworzymy wybory, wybory tworzą zachowania, a zachowania tworzą nam już wymierne wyniki i przyczyniają się do tego, aby swój projekt zrealizować. I wydaje mi się, że nie ma absolutnie nic bardziej pociągającego jak takie swoiste grywalizowanie życia, czyli wcielenie się w postać, w którą samemu sobie się wymyśla, czyli stworzenie takiego awatara i tworzenie swojego własnego świata. I w gruncie rzeczy jest to nic innego jak napisanie własnej sagi, czyli zdecydowanie, jakim bohaterem chce się być i robienie wszystkiego w tą stronę, aby tym bohaterem się stać i aby móc samemu sobie napisać taką sagę, z której będziesz mogła być dumna. I nawet w psychologii sportowej możemy znaleźć tego typu zagrywki, bo między innymi psychologia sportowa Związku Radzieckiego opierała się przede wszystkim na tym, aby nadawać własne znaczenia rzeczywistości, czyli tworzyć własną percepcję, bo percepcja będzie decydowała o tym, jakie wybory, jakie zachowania będzie nam dany zawodnik podejmował. Ale o tym sobie będziemy rozmawiali, nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku mi to ładnie wejdzie w kontekst, czy sobie nagramy o tym inny odcinek. Czyli w gruncie rzeczy wprowadza się to do dwóch pytań. Kim chcesz być i co w związku z tym chcesz stworzyć? I teraz, kiedy ja sobie budowałem taki model postępowania, czy właśnie filozofię, na której chciałbym się opierać, która miała mi pomóc żyć w zgodzie z sobą, tak żeby się też dobrze czuć na co dzień, bo w tym miałem bardzo duży problem i usunąć bardzo dużo problemów, których byłem świadomy, budując sobie właśnie po takim elemencik po elemenciku, stworzyło się kilka takich fajnych one-linerów, które ustawiają bardzo mocno kontekst całej tej zabawy, rozjaśniają, o co w tym chodzi. I dzisiaj zajmiemy się jednym właśnie z takich one-linerów, który oparty jest o taką maksymę, którą chyba każdy zna, czyli być sobie sterem, żaglem i okrętem. W mojej głowie wykiełkował taki pomysł, co by było, gdyby sobie to zamienić na być sobie jarlem, asem i skaldem. Im bardziej rozwijałem ten koncept, tym głębsze zauważyłem w tym znaczenia i tym dalej byłem w stanie to połączyć również z bardzo wieloma twórcami współczesnymi, o czym sobie porozmawiamy na koniec. I teraz ta koncepcja jest po prostu takim ustawieniem całej reszty w konkretnej kolejności, czy w konkretnym systemie, bo takich one-linerów mam kilka i oni sobie ponagrywamy filmy, co one tak naprawdę znaczą i ten kontekst, który one tworzą, wykorzystuje się go potem, żeby używać w konkretnym celu konkretnych narzędzi, które wynikają między innymi z motywów, które są zawarte w mitologii oraz wynikają też z na przykład tego, co opisują runy, z ich praktycznego zastosowania oraz ich metaforycznego zastosowania. I na pierwszy ogień możemy sobie wziąć na warsztat postać jarla. I co się za tym jarlem kryje? Najpierw musimy zrozumieć punkt po punkcie, a potem możemy sobie porozmawiać o tym, co wynika z połączenia tych trzech postaci, czyli stworzenia sobie takich trzech awatarów i zrobienia z nich pewnej syntezy we własnej głowie. I teraz tak. Punktem wyjścia do jarla jest fakt historyczny, że jarlem mogła być tylko taka osoba, która mogła wystawić okręt razem z załogą. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że jarlem mogła być osoba, która miała a. pieniądze, b. władzę. I
między innymi z pieniędzmi miałem bardzo duży problem w przeszłości, z czego też nie zdawałem sobie sprawy, ale generalnie obserwuję, że ludzie mają dość dziwne podejście do pieniędzy, bardzo często negatywnie nacechowane. I to jest taki aspekt, któremu chciałbym się przyjrzeć mocniej w tym odcinku. Czyli przede wszystkim pieniądze to jest jedna z energii tworzenia. Ja tak rozumiem pieniądze. Nie jest to dla mnie środek płatniczy, tylko pewna energia. I też wydaje mi się, że nieprzypadkowo w runach, czyli w starszym futarku, właśnie pierwszą runą, bo musimy też zrozumieć, że runy są ułożone w konkretnej kolejności i jakby rozkładanie je w inny sposób nie ma większego sensu, ale do tego trzeba byłoby nagrać dość spory odcinek na temat samych run. W każdym razie wydaje mi się, że nieprzypadkowe jest to, że pierwszą runą jest runa Fechu, która określa właśnie, dosłownie znaczy to majątek ruchomy, tam bodaj krowę to oznacza, czyli można powiedzieć na czasy współczesne niech będą to pieniądze, bo ciężko tak naprawdę jest realizować swoją wolę, czy wprowadzać realną zmianę w rzeczywistość, jeżeli się tych pieniędzy nie posiada i za pieniędzmi idzie bardzo dużo negatywnych skojarzeń, czyli między innymi przekonania takie, że pieniądze można zarobić tylko przekrętem, pieniądze można zarobić, jeżeli się pochodzi z domu, który ma pieniądze, pieniądze można zrobić tylko, jeżeli ma się znajomości. Wyobrażenia też na temat ludzi, którzy te pieniądze mają, są tacy, owacy. I teraz tutaj wchodzi bardzo mocna rola podświadomości, bo jeżeli my podświadomie mamy pewne negatywne przekonania, to będziemy sobie te przekonania chcieli udowodnić. Jeżeli ja wychodzę z założenia, że wyrobienie pieniędzy jest trudne, czy jest potrzebne to, żeby mieć znajomości, czy pieniądze można zarobić, a przynajmniej te pierwsze, tylko jakąś wyjebką, no to będę sobie to próbował udowodnić, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tak niestety działa nasza podświadomość i nasze podświadome przekonania. Czyli tak naprawdę będziemy sobie podświadomie sabotować swoje własne działania i bardzo dotkliwie tego doświadczałem w swoim życiu, czyli tak długo jak gdzieś wierzyłem w te wszystkie pierdoły na temat pieniędzy, to mimo że się zapracowałem od rana do wieczora, do nocy praktycznie, nie byłem w stanie tych pieniędzy w żaden sposób pozyskać. Nie byłem też w stanie tych pieniędzy, jeżeli już jakiekolwiek się pojawiły, to przy sobie zatrzymać. I czym w praktyce są pieniądze? Pieniądze są czymś, za pomocą czego możesz wprowadzać swoją zmianę w rzeczywistości i realizować samego siebie. Pomyśl sobie, o ile łatwiejsze byłoby życie, gdybyś mógł na przykład, czy mogła sobie pozwolić na to, aby podróżować do miejsc, które cię inspirują i czerpać na przykład wiedzę od samych źródeł. Gdybyś mogła sobie, czy mógł pozwolić na wszystkie materiały edukacyjne, które chciałabyś mieć. Szkolić się, uczyć się, zlecać też pewne zadania, które są czasochłonne i poświęcić to na coś bardziej kreatywnego czy twórczego. Ja też w którymś momencie życia uznałem po prostu, że nie interesuje mnie taki model, w którym będę musiał te pieniądze wiecznie liczyć, wiecznie sobie czegoś odmawiać, albo w którym będą mnie zadowalały zupełnie przeciętne cele, typu dorobić się kiedyś mieszkania na kredyt na 30 lat, czy raz w roku być w stanie pojechać na jakieś, powiedzmy to sobie, lepsze wakacje. Nie chcę, nie lubię liczyć i generalnie uważam to za... Takie podejście sprawia, że czuję się źle. Sam ze sobą źle się czuję z poczuciem własnej skuteczności i źle się czuję w tym, że jestem ograniczony. Ograniczony poprzez moje finanse, gdzie w głowie jest tyle różnych pomysłów, projektów, które można byłoby dzięki nim zrealizować. Więc po prostu zrozumiałem, że trzeba poznać tę energię i nauczyć się, jak te pieniądze się zdobywa, bo na pewno jest metoda, ale o tym będziemy sobie rozmawiali zaraz. Faktor jest taki, że jakby wchodząc na tą ścieżkę bycia, powiedzmy, nie wiem, przedsiębiorcą, czy po prostu chcąc zdobyć pieniądze, wchodzisz po prostu na jakiś nowy grunt, musisz się rozwinąć, musisz coś pozmieniać, musisz się nauczyć nowych rzeczy i ta podróż jest bardzo, ale to bardzo fascynująca i poniekąd jest to gra o charakterze mentalnym, w której nagrodę liczysz, punkty wliczają się na twoim koncie. I do tego sobie za chwileczkę wrócimy, a przejdźmy teraz do tego drugiego aspektu, czyli do aspektu władzy.
I Władwa też niesie we sobą bardzo negatywne skojarzenia, czyli pierwsze skojarzenie, też w mojej głowie kiedyś, władza to było narzucanie swojej woli innym ludziom, wmuszanie ich do robienia pewnych rzeczy, których wcale robić nie chcą. Kiedy władza tak naprawdę jest niczym innym jak miarą szybkości, w jaką jesteś w stanie wprowadzić swoją wolę do rzeczywistości, która cię ogranicza. I władza to nie jest nic więcej. I tak jak mówiliśmy sobie na początku o tej pewnej spójności, czyli przeniesieniu wzorców na świat wewnętrzny, tak tutaj wybitnie kwestia władzy polega na przeniesieniu tej władzy do wewnątrz siebie i zdobycia przede wszystkim całkowitej władzy nad sobą. Czy jest tutaj też taki jeden one-liner, który akurat mam od Rafała Mazura, czyli albo mamy ból dyscypliny, albo mamy ból rozczarowania. I to jest dla mnie jedno z najważniejszych praw wszechświata, bo ból i tak będzie coś bolało, ale cierpienie jest tutaj zupełnie opcjonalne i cierpienie wynika przede wszystkim z unikania rzeczy i z niespełniania swoich standardów i z braku spójności. Czyli sam początek podróży, to można by to uogólnić do stwierdzenia, że ta energia jarla to jest wzięcie odpowiedzialności, całkowitej odpowiedzialności za swoje życie. Czyli zrozumienie, że punkt, w którym jesteś, wynika tylko i wyłącznie z twoich wyborów. I mogłoby być zupełnie inaczej, gdyby te wybory były inne, gdyby zaangażowanie było inne itp. itd. I teraz oczywiście może się pojawić w głowie, no ale chwila, nie na wszystko mam wpływ. Nie masz na wszystko wpływu i o tym właśnie za chwilę będziemy rozmawiali. Teraz tak, jeżeli faktycznie nie mamy na pewne rzeczy wpływu, to absolutnie nie ma sensu i potrzeby, aby tracić energię na te rejony, gdzie faktycznie wpływu nie mamy. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest skupianie się z całą stanowczością i wkładanie całego serca w te rejony, w których wpływ mamy. A mamy przede wszystkim wpływ całkowity na to, w jaki sposób reagujemy na bodźce i na to, jakie podejmujemy w związku z tym wybory. I tak sobie rozmawialiśmy wcześniej, wybory tworzą zachowania, zachowania tworzą wyniki, na wybory zawsze mamy 100% wpływu i podejmowanie pewnych decyzji bardzo ułatwia życie w kontraście i życie z jasno określonymi wartościami i te jasno określone wartości to jest właśnie model, ja to nazywam modelem filozoficznym, który sobie zbudowałem i którym się z wami dzielę. Teraz jeżeli sobie połączymy te wątki, czyli pieniądze, odpowiedzialność i władzę, to dojdziemy sobie do dość niewygodnych wniosków i nie chciałbym, żeby to było teraz odebrane w taki sposób, że ja oceniam Ciebie, drogi słuchaczu, bo to, o czym będę teraz za chwilę mówił, to jest model, który przyjąłem przede wszystkim dla siebie i pod kątem którego to ja spojrzałem na siebie i to mi bardzo pomogło. I te zdania, które powiem za chwilę, mogą być uważane za kontrowersyjne, są brutalne, są bezwzględne, ale właśnie w takiej formule ja się dobrze czuję, kiedy przyjmuję życie, czyli formule full contact. W praktyce aplikacja postawy Jarla polega m.in. na, użyję tutaj przykładów bardzo prostych, bardzo codziennych, bardzo przyziemnych. Przykładowo, nie paliwo jest drogie, tylko ty za mało zarabiasz. Podatki w tym kraju nie są wysokie, tylko twoja firma generuje za mały dochód. Twoje ciało wygląda tak, ponieważ jesz nieodpowiednie rzeczy i nie umiesz włożyć odpowiedniej energii w trening lub nie wkładasz odpowiedniej energii w to, aby zdobyć wystarczająco dużo wiedzy lub zdobyć wystarczająco dobrego specjalistę, być może również wystarczająco drugiego, żeby był w stanie ogarnąć twój stan zdrowotny, ale to jest znowu twój i tylko wyłącznie twój wybór. Władza w tym kraju jest taka, a nie inna, ale to jest twój wybór, żeby tu siedzieć. Możesz powiedzieć, że przecież nie możesz wstawić swojego kraju, bo jesteś patriotą. I to jest cena, którą się płaci za pewne wartości, które się wyznaje. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie, o co tutaj chodzi. I oczywiście znowu można powiedzieć, że to jest uproszczenie i mnożyć sytuacje, w których to nie będzie obowiązywało, ale to prostota daje siłę i uogólnianie daje siłę, upraszczanie daje siłę, bo prawdą jest tylko to, co działa, ale tym się zajmiemy w ostatnim podpunkcie. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to podejście stosuję do siebie i nie chodzi mi tutaj o to, żeby wyrzucać ci błędy czy słabość.
spróbuj samemu sobie potworzyć takie zdania wobec swojej sytuacji i zobaczyć, czy nie pokaże się wtedy taki promyczek nadziei, że to jednak coś zależy ode mnie, bo najgorsze w życiu uczucia to jest przede wszystkim poczucie winy i poczucie bezradności. Są absolutnie nieproduktywne odczucia i ze wszystkich sił należy się ich wystrzegać i nie pozwolić dopuścić ich do siebie, bo to one sprawiają, że stoi się w miejscu i nie jest się w stanie iść dalej. Za energią jarla kryje się też śmiałość, czyli to jest tak naprawdę energia wojownika i oprócz jarla, można, zamiast jarla można by to powiedzieć jarla i jego załogi, czy po prostu energia wikinga, tak? Bo bardzo mi się podoba pewien motyw w historii tego ludu, czyli podróżowanie, wyprawy łupieszcze, bo to się kryje pod nazwą wiking. Wiking to znaczy wyjechać sobie do innego kraju i go złupić, nie? Wiking oznacza tę wyprawę. I zwróćmy uwagę na to, jak wygląda sam taki motyw, topos takiego wikinga, wojownika. Mieszkasz sobie w Skandynawii, na terenie, który jest bardzo ubogi w dobre ziemie do uprawy, czyli żyjesz w miejscu, które jest bardzo słabe ekonomicznie. I tak naprawdę powodem, dla którego te ludy zaczęły wyprawiać się dalej, szukać innych ziem, nie było tylko rabowanie, ale też odnalezienie ziemi, na której będzie można uprawiać spokojnie rolę, czyli osadzić się i móc wyżyć w bardziej pokojowych czynności. Czyli pakowali się na łódkę i płynęli w nieznane, odkrywali, nie bali się nowych wyzwań. I teraz jak wygląda przeniesienie tego na świat wewnętrzny? Oznacza to absolutny brak strachu przed tym, aby próbować nowych rzeczy, aby zagłębiać się w rejony, których się nie zna, aby zgłębiać nowe branże, aby cały czas poszukiwać, co tak naprawdę tam głęboko tobie w sercu gra, bo bardzo wiele osób stara się najpierw poczuć, co powinny robić, a potem dopiero zacząć to robić, gdzie kolejność powinna być zupełnie, ale to zupełnie odwrotna, czyli powinno się najpierw próbować rzeczy i zobaczyć, jak się człowiek w głębi siebie czuje, robiąc te rzeczy. Czyli zamiast unikać, to zawsze, ale to zawsze tworzyć i zawsze grać, by wygrać, a nie grać, żeby nie przegrać. I teraz, żeby rozwinąć tę koncepcję, będziemy potrzebowali pozostałych tych dwóch archetypów, czyli przerobić sobie jeszcze Asa i przerobić sobie Skalda. I generalnie, jeżeli chodzi o energię Asa, w tym filmie będzie najmniej, poruszymy tylko ten temat, bo bardziej chciałbym się tutaj skupić na Jarlu i Skaldzie, to jest dużo bardziej praktyczne. As jest tą nakładką, czyli tym poszukiwaniem głębi tej duchowości. I tak jak już mówiłem zarówno w wywiadzie u Szymona, jak i w pierwszym filmie, ja obiektywnie w bogów nordyckich nie wierzę. Nie jestem ich wyznawcą, traktuję ich jako pewien element wszechświata, jako po prostu pewne energie, motywy, czy po prostu naładowane symbole. Wierzę w to, że symbolika ma ogromną moc i jeżeli tylko zacznie się do niej podchodzić na poziomie troszeczkę bardziej podświadomym, pozwoli się sobie na pod pewnym wpływem tych symboli, one potrafią mieć ogromną moc i dokładnie tym są dla mnie runy, dokładnie tym są dla mnie postacie w mitologii nordyckiej. Przez całe nasze dzieje bardzo wiele osób przypisywało im pewne wartości, widziało w nich pewne rzeczy i tak samo jak dzisiaj wszyscy wiemy, co to oznacza czerwone światło, czy tak, co oznacza symbol pewnego znaku na drodze, tak samo można rozumieć i czuć podświadomie, o co chodzi z pewnymi symbolami z mitologii nordyckiej. Prosty eksperyment. Jeżeli nie znasz run, odpal sobie starszy futark graficznie, może być też z nazwami, ale bez znaczeń tych run i najpierw spisz sobie na kartce, co tobie się wydaje, że pod tą runą się kryje. Jedno słowo, które tę runę opisuje, jedno uczucie, jeden motyw, wątek. Tylko zrób to w stanie pełnego skupienia, odprężenia i takiej przyzwolenia sobie na to, żeby to podświadomość tutaj działała i żeby to ta pierwsza myśl, ta delikatna, tląca się gdzieś tam z tyłu głowy myśl, taka szybka iskierka, wyłapać ją i spisać na papierze. Sam kiedy zacząłem wgłębiać runy, byłem zadziwiony, jak trafnie byłem w stanie je określić. Oczywiście nie wszystkie, ale bardzo wiele po prostu było nagle, to musi znaczyć to. Także pod tym kątem wydaje mi się, że ma to jakiś tam sens i że ta symbolika po prostu działa i można z niej skorzystać,
w zupełnie przyziemnym, logicznym, fizycznym świecie. Jest to też jakby to same z samym modelem mitologii nordyckiej, gdzie ci bogowie faktycznie jakby twórcami całego świata per se nie są, tylko są elementem tego świata i sami ten świat badają i zgłębiają. Czyli mamy do czynienia z pewnymi archetypami, potencjałami, po prostu elementami wszechświata i można by powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia ze zrozumieniem pewnych zasad gry, że pewne rzeczy po prostu się dzieją, pewne rzeczy po prostu wyglądają jak wyglądają. Przykładowo, życie jest ciężkie i to są zasady gry. Każdemu jest na swój sposób ciężko. Sama historia Odyna pokazuje to, że Odyn jest tą osobą, która będzie w ciebie rzucać wyzwaniami tak długo, dopóki cię nie pokona. Jest to ciągłe testowanie. I teraz każdy takiego Odyna, wydaje mi się, nad sobą ma i każdy dostaje tyle, ile może udźwignąć. Praktycznie nie ma osób, które by nie powiedziały, że mają pewne problemy, walczą z czymś i jeżeli odrzuci się to stopniowanie czy ocenianie, że co to są za problemy w stosunku do tego, co ja przeżyłem, czy przeżyłam, to okaże się, że każdy jakieś tam natężenie od wysokiego do bardzo wysokiego problemów ma. I oczywiście, obiektywnie patrząc, pewne problemy mogą być błahe w porównaniu do innych. Ktoś może się generalnie martwić tym, że, nie wiem, ma iPhone'a o model starszy, a ty na przykład walczysz z rakiem, a masz trójkę dzieci. Ale pytanie jest tutaj o odbiór w głowie osoby, która ma problemy, bo iPhone może być tragedią, mimo że obiektywnie tym nie jest. I skala stresu może być identyczna. I znowu, nie chodzi tu o umniejszanie niczyich problemów, czy potęgowanie czyichś problemów, tylko po prostu o spojrzenie z boku. Każdy się z czymś zmierza. I Bayer polega na tym, żeby odnaleźć sobie jakiś tutaj wyższy sens, czy taki właśnie model postępowania, uzasadnienie, dlaczego tak jest. I jak najbardziej różne systemy religijne czy systemy filozoficzne potrafią nam przynieść tutaj odpowiedź na to pytanie, czy chociażby naprowadzić. I warto sobie wybrać po prostu model, który rezonuje z tobą. Dla mnie rezonuje ten model, dla ciebie może to być model chrześcijański, buddyjski, może to być filozofia ateistyczna, whatever. Chodzi o to, żeby mieć pewną głębiej podkładkę, czyli po prostu skonstruować sobie jakiś poetycki opis świata, który ma sens dla ciebie i nadaje ci taką percepcję rzeczywistości, która sprawia, że możesz osiągać, żyć, cieszyć się tym życiem i iść do przodu, tworzyć coś kreatywnego, dać coś pozytywnego światu. Pod samym motywem asa kryją się też runy, ich, tak mówiłem wcześniej, praktyczne i metaforyczne wykorzystanie, czyli rozumienie ich jako symbol, jako pewnego układu, ale też praktyczna z nimi praca, zarówno medytacyjna, czy też rytualna. I znowu, czy obiektywnie te runy mają moc, czy przywołują jakieś energie, które obiektywnie istnieją, czy to się dzieje tylko w naszych głowach, nie ma znaczenia. Jeżeli pewne rzeczy się wykonuje, to pewne konsekwencje się zdarzają, ale o tym będziemy rozmawiali kiedy indziej. I przede wszystkim też inspirowanie się historiami, które znajdziemy w mitologii, w moim przypadku nordyckiej, istnieje tutaj pod tym drugim filarem, czyli być sobie asem. I jedna, która szczególnie mocno utkwiła mi kiedyś w pamięci, historia, pozwolę ją sobie tutaj w bardzo skróconej formie przywołać i skupić się na samym znaczeniu tej historii, żeby pokazać wam, jak bardzo uniwersalne motywy można sobie wyczytać między wierszami w mitologii i w postaciach bogów, którzy są tam opisani. Jedna z tych historii dotyczy podróży Thora do Jotunheimu, czyli do świata gigantów, który jest na wschód, tam. I podróżował on tam do tej krainy. Mniejsza o to, w jakim celu. Mniejsza o to, co było wcześniej, ale podróżował z Lokim oraz z swoim pomocnikiem, człowiekiem Tjalfim, który słynął z tego, że bardzo szybko biegał. I po drodze do tego Jotunheimu spotkali sobie na swojej drodze takiego zajebiście wielkiego olbrzyma, który się nazywał Skrymir. Skrymir był generalnie bardzo serdecznym gigantem, jak to zwykle z gigantami bywa. Znaczy nie gigantami z mitologii, tylko po prostu z wielkimi chłopami, oni zawsze są sympatyczni.
Ale w każdym razie Skrymir powiedział, że chętnie potowarzyszy im w drodze do stolicy Jotunheimu, czyli do Utgardu, bo też się tam wybiera i nawet ma tutaj taką zajebiście wielką sakiewkę, w której może schować ich żarcie i ponieść, żeby się nie męczyli. Chłopaki generalnie uznali, że spoko, fajnie sobie podróżować z takim dryblasem i osiłkiem, jeszcze chłop będzie taszczył, zajebiście idziemy. Problem polega tylko na tym, że kiedy Skrymir zasnął, zapomniał jakby oddać prowiantu naszej załodze, byli bardzo głodni i Thor próbował sobie poradzić z otwarciem głupiej sakiewki, żeby wyjąć swój prowiant, jednakże nie był w stanie podołać temu wyzwaniu. I to był jakby taki pierwszy motyw, gdzie Thor, najsilniejszy z bogów, najzielniejszy, największy wojownik, nie jest w stanie sobie poradzić z prozaiczną czynnością, to warto sobie to zapamiętać. Więcej, miał już przy sobie młot, bo też jak ci, co znają mitologię nordycką, wiedzą, że ten młot nie był od razu, tylko jest wynikiem jakichś tam innych wydarzeń. Również oczywiście żartu Lokiego. Ale miał już młot, potężna broń, która nieraz już zabijała olbrzymów, która była stróżem Asgardu i również, która była obrońcą człowieka, to za pomocą tegoż to potężnego młota próbował Skrymira obudzić, wspiął się na jego czoło i przypierdolił mu 3 razy tym młotem z całej epy. A Skrymir generalnie myślał, że to jakiś żołądź spada mu na głowę i tylko się lekko przebudzał i od razu zasypiał. Następnego dnia oczywiście wszyscy wstali, nasza załoga głodna, Skrymir poszedł w stronę Utgardu, dopiero w Utgardzie go gdzieś tam złapali, ale o tym za chwilę. W każdym razie u bram Utgardu przywitał ich władca Utgardu, czyli Utgarda Loki, taki antyloki, chociaż Loki sam już jest sobie anty, i zaproponował naszym gościom podjęcie wyzwań, bo generalnie tak się olbrzymie bawią, nie ma za bardzo co robić w takiej wielkiej stolicy, można sobie pokręcić trochę jaj czy wyzwań. I zaproponował im udział w 3 wyzwaniach, w tym, w czym uważają się najlepsi. No więc Loki wybrał jedzenie, bo był znany z tego, że był bogiem, który jadł najwięcej i najszybciej. I Utgarda Loki wystawił przeciwko Lokiemu takiego stworka, który nazywał się Logi. Ustawił ich przy jednym stole, Loki był przy jednej, przy jednym końcu, Logi przy drugiej i zaczęli konkurs żarcia na czas. I w momencie, w którym się spotkali na środku stołu, gdzie Loki już szybko wjadł, to okazało się, że Logi oprócz tego, że całą zastawę z tego długiego stołu wpierdolił, to zeżarł także i cały stół i krzesło, które stało przy stole. No i że Loki przegrał i to z Kretesem. Dalej, Thialfi stwierdził, że najlepiej co robi to biega, więc mogłaby to być próba szybkości. I Utgarda Loki wystawił przeciwko niego Hugiego. I pojedynkowali się oni aż 3 razy. Thialfi za każdym razem biegł coraz szybciej i nawet sam Utgarda Loki przyznał, że nie widział jeszcze człowieka, który biegnie tak szybko, jednakże każdy z tych wyścigów Hugi przebiegł jako pierwszy i to z dużym, ale to dużym zapasem i bez cienia zmęczenia na twarzy. Na samym końcu przyszło do wyzwania Thora. I Thor generalnie znany był z tego, że potrafił chlać jak nikt inny. I Utgarda Loki zaproponował mu wychylenie takiego wielkiego rogu z miodem pitnym, twierdząc, że większość zebranych tutaj na sali potrafi go wypić jednym łykiem, natomiast pizdeczki wypijają to 2 łykami. No i Thor spróbował. Miód był zaskakująco zimny i słony, generalnie mało dobry, ale nie przejmował się tym i brał największe łyki, jakie tylko mógł wziąć. Jednakże wypijając pierwszy, drugi, trzeci łyk, praktycznie miód pitny w rogu obniżył się tylko, ale to tylko troszeczkę. I Thor tak próbował kilka razy wychylić ten róg, jednakże nie był w stanie nawet znacząco obniżyć ilości napoju wewnątrz niego, więc został wyśmiany. Ale duma Thora obrażona nie mogłaby wnieść takiego poddania się, zażądał kolejnego pojedynku. Utgarda Loki stwierdził, że no jeżeli nie jest w stanie wypić tak jak każdy mężczyzna w Jotunheimie całego rogu miodu, no to może byłby w stanie podnieść jego kotkę.
No, Thor generalnie najpierw protestował, no ale jak się okazało, że nic innego do podnoszenia nie dostanie jak tego kotka małego, no to musiał się zgodzić, bo generalnie byłaby wtopa, jakby się nie zgodził nawet podnieść kota. Ale okazało się, że kot jest wielki jak skurwysyn. I próbując go podnieść, kot cały czas uginał swój grzbiet. I jedyne, co mu się udało zrobić na koniec tych zmagań, to podnieść tylko do góry jedną łapkę. No więc znowu gościa wyśmiali. I Thor zrezygnowany powiedział, że teraz to po prostu się będzie z nimi napierdalać. I że ma mu dać przeciwnika i że będą robić sobie zapasy. No i Utgarda Loki powiedział, że jeżeli chłopie, kurwa, nie możesz wypić porządnie rogu jak mężczyzna, nie jesteś w stanie podnieść kota, to co najwyżej możesz tutaj do sparingu dostać moją starą niańkę, która się nazywała Eli. No i znowu oczywiście były przepychanki, że tak nie można, że to poniżenie, no ale koniec końców musiał przyjąć wyzwanie. I mimo, że przyszła starucha, stara jak... Bardzo stara, to Thor nie był w stanie w żaden sposób pokonać i siłując się w końcu upadł na jedno kolano. Nie muszę mówić, że goście byli totalnie załamani wynikiem tychże pojedynków, tym bardziej, że wszyscy oni pojedynkowali się w tym, w czym byli wybitnie dobrzy. Ale koniec tej historii wygląda w ten sposób, że na następny dzień po spoczynku i po zjedzeniu, kiedy Utgarda Loki ich żegnał, wyprowadzając przez bramy Utgardu, powiedział im tak, że generalnie chłopy, więcej wjazdu nie macie do mnie na metę, bo jesteście za dobrzy. No ale jak to za dobrzy? A no tak, że wszystko, co widzieliście, co było tutaj wewnątrz tych murów, to była iluzja, bo nic nie było takie, jakie się wydawało. Przykładowo, Loki pojedynkował się z Logim, co oznacza ogień, czyli pojedynkował się z żywym ogniem, który zawsze szybciej trawi wszystko, niż może zjeść i przetrawić nawet Bóg, czyli Loki. Dalej, Thialfi biegał z uosobieniem ludzkiej myśli, a ludzka myśl jest zawsze szybsza niż ludzkie czyny. Natomiast jeżeli chodzi o ruch Thora, okazało się, że Thor zamiast miodu pitnego, to pił z rogu, który był połączony z oceanem i wychlał tyle tego oceanu, że do dzisiaj mamy przypływy i odpływy. Kot, którego próbował podnieść, był tak naprawdę wężem, który otacza świat. I nic dziwnego, że nie udało mu się go podnieść, bo no, absolutnie nikt nie byłby w stanie tego dokonać. A mamka, z którą się pojedynkował, czyli Eli, to było nic innego jak starość, która z każdego wysysa prędzej czy później siły, a Thor zamiast paść upadł tylko na jedno kolano. Czyli morał z tego jest taki, że oni wszyscy próbując zrobić to, co jest niemożliwe, wprowadzili zmianę w świecie, którą wszyscy mogą do dzisiaj obserwować. I poniekąd pod właśnie tą energią Asa kryje się takie głębsze zrozumienie tych niezmienników, tych zasad, motywów, które od zarania dziejów, z którymi się mierzą ludzie i odnalezienie w tym wszystkim głębi sensu. Ale tak jak mówiłem, porozmawiamy sobie więcej na ten temat w kolejnych odcinkach, a samą interpretację tego mitu pozostawiam już wam. I na sam koniec mamy Skalda. I Skald tak naprawdę nie wymaga tutaj dużego opisu, wymaga troszeczkę zastanowienia i przystosowania tego pod siebie. Bo Skald, czym się zajmuje Skald? Skald zajmuje się poezją, czyli pisaniem i śpiewaniem różnych, że to pięknych lub mniej pięknych utworów i pieśni, czyli zajmuje się wprowadzaniem narracji. I to jest to, o czym rozmawialiśmy sobie na początku, czyli zbudowanie sobie pewnej percepcji świata, która służy mi. Czyli prawdą jest to, co działa. I dotyczy to zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. I tak jak do budowania sobie pewnej percepcji teraźniejszości ja używam energii Jarla, czyli to, o czym mówiłem, odwracanie pewnych ciągów. Tak, tutaj przede wszystkim Skald pomaga w opanowaniu problemów z przeszłością, bo jaki jest to najprostszy sposób na to, aby poradzić sobie z poczuciem winy, które gdzieś tam jest zagnieżdżone w przeszłości? Bardzo prosty sposób. Zdać sobie sprawę, że zrobiło się wtedy to, co uważało się wtedy za słuszne, bo łatwo jest nam oceniać naszą historię pod kątem bo znamy już pewne lekcje, które wynikały z pewnej sytuacji, co do której możemy czuć pewne poczucie winy. Czyli
Bardzo często się spotykamy z różnymi motywami w filmie, literaturze, nawet na memach, że na koniec życia to człowiek uznaje, że coś tam było jednak najważniejsze, a poświęcił to na coś innego. No, gdyby jednak wiedział, że coś innego było najważniejsze, to by postępował inaczej. Właśnie o to chodzi, że bolesne doświadczenia z przeszłości dają nam lekcję, dzięki której możemy zrozumieć te sytuacje z przeszłości i dzięki temu możemy je ocenić w taki, a nie inny sposób. I teraz poczucie winy, tak jak mówiłem wcześniej, jest zupełnie nieproduktywne i należy się go za wszelką cenę wyzbywać i wyzbywać się można właśnie w ten sposób, zdobywając takie poczucie, że robiło się to, w co wierzyło się, że robi się najlepiej, czy że jest to najlepszy po prostu wybór. A dalej, dalej z tego wynika po prostu taki prosty fakt, że to nie jest tak, że przeszłość jest niezmienna. Przeszłość jest absolutnie zmienna i jest zupełnie tak samo plastyczna jak teraźniejszość i przyszłość, bo co do przeszłości można dowolnie zmieniać znaczenie i rozumienie sytuacji, które nas spotkały i to jest nasz i tylko wyłącznie nasz wybór, czyli znowu energia Jarla, w jaki sposób do tego będziemy podchodzili, czyli czy wbudujemy sobie narrację korzystną dla siebie, czy narrację, która będzie nas wprowadzała na dno. I zajebistym, ale to przezajebistym ćwiczeniem jest napisanie sobie swojej historii od nowa. Czyli bierzemy karteczkę i zaczynamy pisać od najwcześniejszych wspomnień, wypisujemy wszystkie bolesne wspomnienia i zaczynamy się doszukiwać, czego nas tamte sytuacje nauczyły i w jaki sposób może nas to wbudować i co konstruktywnego możemy z tym wszystkim zrobić w przyszłości. To samo dotyczy podejścia do teraźniejszości, czyli wyjście z założenia, że nic nam się nie przydarza, natomiast wszystko się dzieje dla nas. Czyli w każdej sytuacji, szczególnie w tych trudnych i bolesnych, szukać sensu, czyli tego, co można wyciągnąć i jak tego użyć dla własnych korzyści i do budowania tej własnej legendy, czy pisania własnej sagi. Używając tych wszystkich narzędzi w tandemie, można zbudować model, który sprawia, że człowiek jest absolutnie kuloodporny, bo cokolwiek by się nie wydarzyło, wszystko można przekuć na własną korzyść, mimo że umysł będzie starał się nas zdegradować, czy będzie nam podsuwał myśli, że już dalej nie dam rady, nie wytrzymam, to jest za dużo, a w tym wszystkim chodzi o nic innego jak zwierzęcy mechanizm przetrwania, czyli oszczędzanie energii. Dalsza walka to jest wydatkowanie energii, odpuszczenie walki, wprowadzenie się do roli ofiary to jest energii oszczędzanie i tu się nie kryje nic innego. Oczywiście w takim postawie bardzo nam może pomóc zrozumienie siebie wewnątrz, ogarnięcie swoich własnych emocji, przepracowanie traum, jednakże można pomimo tego i tak działać z pełną mocą, po prostu będzie to wymagało więcej wysiłku i więcej niewygody. To co na sam koniec, budując sobie ten model Jarla, Asa i Skalda, nasunęło to doprowadzenie, podpięcie pod to takich dwóch trójek, ja to nazywam. Jedna trójka należy do Alana Weissa, a druga trójka, przeczytałem to gdzieś w mitologii i chyba sobie to troszeczkę przekształciłem. W każdym razie pierwsza trójka. Siła poprzez niedolę, klarowność poprzez iluzję i inspiracja poprzez szaleństwo. To gdzieś to chyba u McCoya chyba to było w mitologii nordyckiej. Po angielsku i sobie to przetłumaczyłem. W każdym razie siła poprzez niedolę to jest Jarl, czyli energia brania odpowiedzialności za siebie, nie unikania, a grania, żeby wygrać i wnoszenia wszystkich niewygód dla jakichś tam, dla wyższego celu i zaakceptowanie tego, że po prostu większość życia opiera się na rozwiązywaniu problemów i tak jest urok tej gry. Klarowność poprzez iluzję to energia Skalda, czyli budowanie sobie iluzji, która daje klarowność, budowanie iluzji tego, że wszystko dzieje się dla nas, bo to jest iluzja, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Budowanie iluzji, która nagina rzeczywistość do naszych celów, do tego, żeby nam się wygodnie żyło, czy skutecznie się realizowało pewne projekty.
i daje nam klarowność wobec tego, gdzie chcemy iść i co zrobić. Inspiracja poprzez szaleństwo, to jest wejście właśnie w ten głębszy wymiar, spojrzenie na drugą stronę lustra, czy jakkolwiek to nie nazwać, wejście w to, co się kryje pod tym płaszczykiem rzeczywistości, w to, co nienamacalne, w to, co bardziej duchowe, transcendentalne, i w tym szaleństwie odnaleźć inspirację do realnego działania w realnym świecie, w miejsce bujania w obłokach i życia w oderwaniu od rzeczywistości. I druga trójka, Alan Weiss, to o tym możecie sobie posłuchać na przykład w podcaście pana Rafała Mazura o takiej postaci jak Dan Penia. To jest no fear, no peer, no guilt, czyli żadnego strachu, żadnego poczucia winy i żadnego poczucia bycia równym. Co się za tym kryje? No fear to oczywiście energia asa, czyli zrozumienie zasad, które panują, niezmiennych zasad, które rządzą tym wszechświatem, naszą rzeczywistością, i jakby boimy się tego, czego nie znamy. Kiedy zaczynamy znać naszego przeciwnika czy środowisko, w którym się obracamy, zaczynamy rozumieć, że to są po prostu pewne zasady gry, i tak samo jak człowiek przestaje się bać ciemności, bo wie, że w niej nic się nie kryje strasznego, tak samo można się przestać bać życia i bać próbowania nowych rzeczy, kiedy pozna się motywy, które tym światem, a przynajmniej światem człowieka, rządzą od zarania dziejów. No peer, czyli żadnej równości, to jest energia skalda, i nie chodzi tutaj o to, żeby się wywyższać między innymi, tego chodzi o to, żeby nie czuć się równym na tej zasadzie, że nie ma nic złego w tym, żeby osiągać więcej, nie ma nic złego w tym, żeby zarabiać więcej, nie ma zupełnie złego nic w tym, żeby posiadać więcej niż inni ludzie, żeby robić więcej niż inni ludzie, i nie ma w tym nic złego, żeby poszerzać swoją władzę, poszerzać ją, mam tutaj na myśli, być sprawnym we wprowadzaniu swojej woli, i nie trzeba w tego wcale robić przemocą, podporządkowywaniem sobie ludzi czy manipulacją. Można to robić chociażby poprzez inspirowanie ludzi czy pokazywaniem im światełka na drodze. To również jest forma władzy, tylko bardzo pozytywnej władzy, bo służy tworzeniu konstruktywnych dzieł, nie natomiast w niewoleniu i podporządkowywaniu sobie na zasadzie niewolniczej. No guilt, czyli brak poczucia winy, to jest oczywiście energia skalda, czyli wbudowanie sobie takiej narracji, w której człowiek jest winny od poczucia winy i w której wszystko, co się dzieje, dzieje się po to, aby nam pomóc, aby nas rozwinąć, i można by to zakończyć nawet takim banałem coachingowym, jak to albo wygrywasz, albo się uczysz, ale koniec końców się to do tego sprowadza. I generalnie bardzo dużo takich banałów, jeżeli je się podeprze troszeczkę głębszym wglądem i jakąś bardziej zaawansowaną filozofią, właśnie percepcją świata, one przestają być banałowe, okazują się całkiem mądre i skuteczne. I myślę, że na tym możemy skończyć ten odcinek. Wyszło nam coś chyba koło godziny, także będzie to dobry podcast. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy lub do grupy. Grupę znajdziecie podpiętą pod stronę zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Będę wdzięczny za wszystkie łapki, komentarze i inne takie rzeczy, co się tam daje pod filmami, żeby były fajne zasięgi. I prześlijcie znajomym, którym może się to przydać, bo to jest nagrane. Idę opróżnić tam jeszcze w jeden drineczek. Skal. Żartowałem, nie piję.